Z wielkiego Manchester United została tylko nazwa. Drużyna Kamila Grabary ośmieszyła rywali. Harry Kane się nie zatrzymuje. Pewna wygrana Realu Madryt, lobik Rodrigo i niespodziewany bohater. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Kluby z Premier League chcą zmian na rynku transferowym. Juve po wielkiej aferze dało zawodnikowi podwyżkę. Brutalny faul polskiego bramkarza, a dziecko i dziewczyna Neymara ledwo uniknęli porwania. Dawno tego nie było, ale to są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Na wstępie mam do Was prośbę, abyście dali znać, czy otrzymujecie powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli tak, to bardzo fajnie, a jeżeli nie, to na nowo kliknijcie dzwoneczka, aby nic Was nie ominęło. A teraz zobaczmy, co wczoraj działo się na boiskach Champions League. Jesteśmy dziadami, tak mogą o sobie powiedzieć piłkarze Manchester United, którzy wypuścili wygraną z Kopenhagą pomimo prowadzenia przez większość tego meczu. Idealnie weszli w to spotkanie. Po 3 minutach prowadzenie dał Rasmus Højlund, które te potrafili utrzymać. Wszystko posypało się pod koniec pierwszej połowy, gdy z boiska wyleciał Marcus Rashford. Dostał czerwoną kartkę za ten faul. On był oczywisty, wygląda to naprawdę bardzo źle, ale wynikało to tylko z walki o piłkę, gdy starał się ją osłabić przed rywalem, ale niestety zakończyło się to w taki sposób, jednak faul na pewno nie był umyślny. Manchester United, tak wielka marka, nawet pomimo tego, że grała w dziesiątkę, powinna potrafić utrzymać ten wynik, ale nie potrafili tego zrobić nawet do końca pierwszej połowy. Zdecydowanie ta czerwona kartka Markusa była punktem zwrotnym w tym meczu. Sędzia doliczył 13 minut i po pierwszej połowie na tablicy wyników mieliśmy wynik 2-2. Po zmianie stron jednak z karnego ponownie prowadzenie czerwonym diabłom dał Bruno Fernandes, ale w końcówce gospodarze dwa razy pokonali André Onane, a zwycięskiego gola zdobył zaledwie 17-letni Rooney Bardaji. Tym samym stał się najmłodszym piłkarzem, który kiedykolwiek zdobył gola przeciwko Manchesterowi United w rozgrywkach Champions League. Dla kogoś smutnym, dla kogoś zabawnym, ale szczególnie uczącym pokory jest ten obrazek, gdy to Alejandro Garnacho uciszał kibiców Kopenhagi po trapieniu Bruno Fernandesa. No ale mecz Argentyńczyk kończył w taki sposób. Kibice gospodarzy przygotowali, jak się potem okazało, przepowiedni transparent skierowany do Erika Ten Haga, który pokazali na samym początku meczu. Twój teatr koszmarów, no idealnie trafili. A w innym meczu grupy A Bayern Monachium podejmował Galatasaray. Co prawda męczyli się dość długo, bo dopiero w 80 minucie Harry Kane trafił po raz pierwszy, a po kolejnych 5 minutach dołożył trafienie numer 2. Tym samym kapitan reprezentacji Anglii w 15 spotkaniach w tym sezonie zdobył już 19 bramek, a łącznie brał udział przy 26 golach. Niestety w pierwszej połowie spotkania z powodu kontuzji boisko był zmuszony opuścić Jamal Musiala. Thomas Tuchel po meczu powiedział, że nie wiadomo, co mu jest, ale prawdopodobnie jest to kontuzja mięśniowa, a jeżeli to się potwierdzi, to będzie to jego trzeci taki uraz tylko w tym roku, co chyba nie wróży dobrze. W tabeli grupy A Bayern Monachium z kompletem 12 punktów zapewnił sobie awans. Kopenhaga jest druga, Galatasaray trzeci, a Manchester United w przenośni, ale i dosłownie na samym dnie. W grupie B swój mecz wygrał Arsenal po golach Trossarda w pierwszej połowie oraz Saki po zmianie stron. Tym samym pokonali Sevillę 2-0. Jakub Kiwior pojawił się na placu gry w 85 minucie spotkania. Co przykre, to goście z Hiszpanii nie oddali nawet jednego celnego uderzenia na bramkę rywali. Natomiast w meczu PSV Eindhoven z RC Lens 77 minut rozegrał Przemysław Frankowski. Jednak niestety nie pomógł swojej drużynie w wygraniu tego meczu. Przegrali ten mecz 1-0 po trafieniu Luka De. W grupie B na prowadzeniu Arsenal z dorobkiem 9 punktów. PSV Eindhoven oraz RC Lens mają po 5 oczek, a Sevilla jest ostatnia. No aby zagrać w ukochanej lidze Europy, to muszą koniecznie poprawić grę w kolejnych spotkaniach. Awans do fazy pucharowej zapewnił nie tylko Bayern Monachium, ale i Real Madryt. Wczoraj 3-0 pokonali Bragę. Na samym początku to o dziwo problemy miał Real, ponieważ na rozgrzewce kontuzji doznał Kepa Arrizabalaga i musiał go zastąpić Lunin. Jak się okazało, to ta wymuszona zmiana była naprawdę szczęśliwa, ponieważ w 5 minucie obronił on rzut karny. Prowadzenie gospodarzy objęli w 27 minucie, kiedy to trafił Brahim Diaz, a rywali po zmianie stron wykończył Vinicius oraz lobikiem Rodrigo. Napoli nie dało rady w meczu z Union Berlin. Choć to oni pierwsi wyszli na prowadzenie, to rywale odrobili stratę po wyśmieniu
wyśmienitej kontrze w drugiej połowie spotkania. Warto jednak podkreślić, że jedna z bramek Napoli nie została uznana po analizie VAR z powodu przewinienia. Piotr Zieliński rozegrał prawie pełne 90 minut i zagrał naprawdę dobry mecz. W grupie C, tak jak już powiedziałem, Real Madrid zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. Na to jednak musi jeszcze poczekać Napoli. W tym momencie trzecia jest Braga, a Union Berlin ostatni. Zdecydowanie więcej działo się w meczu Realu Sociedad z Benficą, ponieważ gospodarze w zaledwie 21 minut dokonali rozbioru rywali. Chyba nigdy bym nie powiedział, że to klub z Hiszpanii będzie faworytem tego meczu, ale już w minucie 6 objęli prowadzenie, w 11 prowadzili 2-0, a w 21 po raz kolejny pokonali bramkarza rywali. Natomiast po pół godziny gry ulitowali się nad rywalami i zmarnowali rzut karny. Aha, no i bym zapomniał jeszcze o nieuznanym trafieniu z 15 minuty. Benfica odpowiedziała jednym golem chwilę po zmianie stron, ale na więcej nie było ich stać. W meczu Interu padła tylko jedna bramka, ale jak ważna, bo dająca wygraną. Dopiero w 85 minucie Lautaro Martinez z karnego trafił do bramki RB Salzburg. Te dwie wygrane sprawiły, że Real oraz Inter zaklepały sobie awans, a o grę w Lidze Europy powalczy Benfica z RB Salzburg. Kluby z Premier League biorą się za rynek transferowy i chcą zakazu transferów między klubami tego samego właściciela. Tyczyłoby się to transferów na przykład w City Football Group, czyli Manchester City nie mógłby kupić kogokolwiek z Girony, Palermo czy też New York City. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się 21 listopada, a jeżeli to prawo przejdzie, to zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2024 roku. Afera bukmacherska we Włoszech niosła ze sobą wiele konsekwencji, szczególnie dla osób w nią zamieszanych. Jednym z najbardziej dotkniętych jest piłkarz Juventusu Nicolo Fagioli, który otrzymał karę 7 miesięcy zawieszenia. Dla 22-latka to ogromny cios i wielu spodziewało się, że konsekwencje wobec niego zostaną wyciągnięte także przez władze Juventusu. Oni jednak postanowili podać mu pomocną dłoń i zaoferowali nie tylko odnowienie obecnej umowy do 2028 roku, ale również dali mu podwyżkę i zaoferowali pomoc i pełną opiekę do walki z nałogiem. Uważam, że to bardzo dobra decyzja klubu. W końcu Nicola trafił do nich jako nastolatek, przebrnął przez szczeble drużyn rezerwowych, jest wielkim talentem i naprawdę szkoda z niego rezygnować. Każdy z nas popełnia błędy, ale ważne jest, aby mieć ich świadomość i szczerą chęć poprawy. Marcel Lotka to bramkarz, który regularnie nie grał w Hercie Berlin, dlatego też trafił do drugiej drużyny Borussii Dortmund i tam gra już regularnie i naprawdę dobrze. Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy i w kolejnych 4 spotkaniach Lotki na murawie nie zobaczymy. Powodem bardzo głupi, ale i niesamowicie brutalny faul podczas ostatniego spotkania z Ingolstadt. Polak wyszedł do piłki poza pole karne i rywalowi wjechał z kolana prosto w twarz. Naprawdę źle to wyglądało, arbiter nie miał innego wyjścia i oczywiście wywalił go z boiska, ale po nim poprawiła jeszcze liga, która nałożyła na niego karę 4 spotkań zawieszenia. Neymar ma obecnie kryzysowy okres. Niestety w futbolu rzeczy nie idą po jego myśli. Po swoim przejściu na sportową emeryturę do Arabii Saudyjskiej doznał kontuzji. W tym momencie jest już po operacji i teraz czeka go wielomiesięczna przerwa od gry oraz walka o powrót na boisko. Rokowania w tym momencie ponoć są dobre. Lekarze wierzą w jego powrót nawet w końcówce maja, a to by oznaczało, że prawdopodobnie zdąży się przygotować do turnieju Copa America, który rozpoczyna się 20 czerwca. Osobiście bym jednak nie pokładał zbyt dużych nadziei. Wiemy, ile czasu potrafią powracać piłkarze po zerwanych więzadłach, a gra po 6 miesiącach od operacji jest naprawdę bardzo ryzykowna, a czasami nawet po prostu niemożliwa. Dlatego też uważam, że raczej nikt nie może zagwarantować, że do tego czasu powróci na boisko, a nawet jeżeli tak się stanie, to pytanie, czy będzie miał wystarczająco wysoką formę, aby zagrać na tak prestiżowym turnieju i mieć wymierny, a co najważniejsze, to pozytywny wpływ na grę swojej reprezentacji. Dodatkowym zmartwieniem piłkarza są jego sprawy rodzinne. Neymar jest związany z modelką Biancardi, niedawno nawet doczekali się dziecka. Jednak 2 dni temu wydarzyło się coś, co powinno wstrząsnąć jego życiem osobistym. Nieznani włamywacze wtargnęli do domu Biancardi, ale na szczęście ani jej, ani dziecka wtedy nie było. Na miejscu napastnicy napotkali rodziców tej dziewczyny, związali ich i próbowali ukraść kosztowności. To niestety się udało, ale policji udało się zatrzymać osobę, która pomogła
pomogła włamywaczom dostać się na teren tego strzeżonego osiedla. Media, ale także nieoficjalnie policja podejrzewa, że ich celem mogło być uprowadzenie partnerki Neymara i dziecka, a następnie żądanie okupu. Ale zdecydowali się na kradzież dopiero w momencie, gdy zobaczyli, że modelki w domu nie ma i nie ma kogo porwać. Co ciekawe, to ponoć osoba, która wprowadziła porywaczy na teren osiedla, mieszka na tej samej ulicy, co dziewczyna Neymara. To jednak nie koniec fatum dookoła tego zawodnika, ponieważ podczas zabiegu medycznego, dokładnie to liposukcji, czyli odsysania tłuszczu, zmarła jego bliska przyjaciółka Luana Andrade. Kobieta miała zaledwie 29 lat, doszło do zatrzymania akcji serca i niestety nie udało się jej uratować. Zawodnik bardzo cierpiał po tej stracie, że uwaga, poświęcił nawet jedno story na swoim Instagramie. I w ogóle, gdy przeglądałem jego profile, to nie wydaje się, aby był przejęty ostatnimi wydarzeniami, tylko w najlepsze bawi się po prostu z kolegami. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Lidze Europy Sporting zagra z Rakowem Częstochowa, Toulouse podejmie Liverpool, Ajax Amsterdam zagra z Brighton, a West Ham United powalczy z Olympiakosem Pireus. Natomiast w Lidze Konferencji Europy zobaczymy takie mecze jak Besiktasz kontra Bodo Glimt, Legia Warszawa z Ryńskim Mostar, PAOK, Aberdeen czy Slovan Bratysława z francuskim Lille. Dziękuję za oglądanie do tego momentu, czyli do samego końca. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie mówiliśmy m.in. o kolejnej kompromitacji FC Barcelony. Pamiętajcie o tym, aby ocenić ten film, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!